tak ci Augustyn smakuje, że aż siorpiesz. A co to było? Powiedz. Następny dzień. Trudno jakoś się zebrać, żeby rano wyjść i wstać, wyjść i zwiedzać okolice, jak jest troszeczkę chłodno. Chociaż dzisiaj ma być najcieplejszy dzień. Dzisiaj chyba i jutro. Bo później znowu wtorek, środa ma być zimno. Tutaj jest playground. I co, masz teraz spodnie mokre? Bardzo? Musisz się przebrać? Pokaż z tyłu. O, wow, August, no to na co czekasz? To schodź. To co, nie widziałeś, że jest tam mokre? Widzisz, tutaj tak samo widać, że jest ten, woda. Okej, August, bo już jest dosyć późno, a ty musisz jeszcze iść przebrać. To nie ma na co czekać. Wreszcie dotarliśmy na pierwszy szlak, żeby się przespacerować. Tak wygląda. Tędy się idzie? Już wyjąłeś? I co, tędy się później wraca po schodkach? Słychać ten creak. No to nie. Gdzie? Tam widać przez rzeczy. O, teraz widać, bo za daleko stałem. Pewnie jakbyśmy tam zeszli. To nie, no bo będziemy szli wzdłuż. Bardzo fajna ścieżka wzdłuż takiej rzeki. Są w ogóle. Tak się odbija słońce za mną, że nawet nie widzę, czy jestem w. Zoomowane, czy jestem dobrze, nie widać. Mam nadzieję, że będzie widać, jaka czyściutka woda. Nie wiem, czy widać, jaki jest nurt, ale nurt jest dosyć szybki. Jakby się miało taką jakąś tubę. I na tubie sobie tak spłynąć, gdziekolwiek to płynie, super. Jak jest taki gorący, letni dzień. Kiedyś byliśmy w North Carolinie, w górach, w lipcu. Zarąbiście było, byliśmy na spływie tratwami. Och, było super. Can we go there again this year? Pamiętasz, August, jak było? Nie. Yeah. A powiedz, jak było, co się stało niektórym ludziom? Pamiętasz, jak wpadli do wody? When? No, jak byliśmy na tym spływie. But why did they fall? Jedna kobieta wpadła do wody, bo podczas całej przejażdżki, cała przejażdżka trwa około chyba tak między 2-3 godziny. I podczas całego przepływu są trzy takie duże spadki, gdzie naprawdę trzeba się nawiosłować. Hold on. To też. I przewodnik, który jest w tratwie z tyłu, mówi wtedy, czy trzeba wiosłować w prawo, czy prawa strona, czy lewa, żeby się nie przewrócić. Ale to był taki spływ tratwami i takimi kajakami górskimi. Te kajaki górskie, oni to nazywają fanjaks, nie kajaks, tylko fanjaks, czyli że masz fan na tym. I te kajaki się przewróciły. Kobieta tak się wystraszyła, z dzieckiem wpadła, że później normalnie wyglądała, wzięli ją już później do tratwy, nie na kajak, to wyglądała na taką przerażoną, jakby normalnie cudem uniknęła jakiejś poważniejszej kontuzji czy śmierci. Pamiętasz to, Augustyn? Yeah. A woda tam, mimo że to był lipiec, to była normalnie lodowata w tej rzece. But that was good for people.
Yeah. Could we go there another one? Nie, lepiej było, no może tak, ale jakiś inny spływ, jakąś inną rzeką albo w innym miejscu. Teraz ja jestem sfokusowany, a za mną to, co chciałem pokazać, nie jest. Zobaczcie, jaka normalnie skała. Real nice. Are you going inside Augustine? There's some bigger ones as you get far down there, these. Oh, really? Yeah. Yeah. They're pretty nice. Wow. You got a lot of character. Are you going inside Augustine? There's somebody come with me. Okay, but watch your step, okay? Ludzie, którzy nas mijali wcześniej, mówili właśnie, że jeszcze takie półki są większe po drodze i właśnie tu jest taka ściana i taka skała tam wisi. Wow. Przyjechaliśmy do takiego fajnego domu. Dawniej można tutaj było wchodzić i się tam bawić. Na linach można było się pobujać. Co tam jeszcze można było robić? Nie, tak, to było takie krzesło przypięte. To w ogóle jakaś historia jest cała związana z tym domem. A teraz to w ogóle było otwarte kiedyś. Cała posiadłość była otwarta. Teraz zrobili: no longer will be tolerated vandalism, sex, drugs and alcohol. Czyli wygląda, jakby tu kiedyś było to tolerowane. I jest napisane, że czerwca 2014. A czego jest no swimming? Gdzieś tam chyba jest. Tutaj pokaż. Przesuniesz się? Chciałem zobaczyć. Czy tam widać? Wygląda, jakby tam było jakieś jezioro. Wow. There's no swimming. Może jest jakiś staw. Okej, okay, jesteśmy teraz na jedzeniu, na obiedzie albo późnym lunchu. I tak to wygląda. Nic, że tak powiem, specjalnego, ale bardzo ciekawe. Dobre. Mhm. Tutaj pizza w takim kociołku, o tak. But very heavy. Na gorąco. Tutaj hash puppies. Hash puppies i to jest taki tylko po prostu appetizer, a głównym daniem będzie ryba, catfish, czyli po polsku to jest chyba sum. I tak wygląda ogólnie miejsce, w którym jesteśmy. Taka kabina. Wypchane zwierzęta. Shop pracz tam widać w tle. Tutaj jakiś jeleń, kominek. Bardzo fajnie, akurat nikogo nie ma, bo teraz jest taki czas między lunchem a obiadem. Tutaj obiad to tak naprawdę jest na kolację. Na kolację ludzie mówią obiad. Tutaj takiego słowa jak supper to ludzie raczej nie używają, tak jak się ludzie uczą w Polsce, że supper to jest kolacja. Tutaj to na kolację się je dinner. Zapomniałem nagrać, jak przynieśli główne danie. Tak wygląda ryba. Sałatka z ziemniaków. A to jest to samo. Ryba, tylko że mac and cheese, czyli taki makaron z serem. August ma to samo, tylko takie mniejsze i ziemniaki. Jak August smakuje? Dobra. Do tego tartar sos. Bardzo proste danie, ale bardzo smaczne. To jest to miejsce, w którym mieliśmy lunch, czy wczesny obiad, albo późny lunch, bo tak byliśmy pomiędzy tymi godzinami, ale tak wygląda taka chatka. Bardzo proste, ale bardzo dobre jedzenie. Jakby ktoś z was był kiedyś tutaj w okolicy, polecam. Mają jeszcze inne rzeczy w menu, tak więc można, jak ktoś nie lubi catfishów, można. Ich specjalnością jest catfish, bo nawet jest nazwa Catfish Cabin, ale jak ktoś nie lubi, mają też inne opcje. Polecam każdemu country fried steak. Nie jadłem tutaj, ale lubię. W większości właśnie na południu Stanów mają restauracje
chicken fried steak. Ale mimo to, że to się nazywa chicken fried steak, nie jest z chickena. Nawet tutaj to chyba jest nazywane country fried steak. Bo często mają chicken fried steak, ale to nie jest z chicken. Tak to nazywają. Pewnie muszę iść do środka, bo mi po głowie zimno, nie wiem.